wiecie co, ratujcie się, bo jakaś kobieta mnie porwała i chce ze mną nagrać jakieś filmy, przebrała mnie to coś. I chce ze mną nagrać jakieś rozstanie czy coś. Jakieś książki, to chyba moje. Ukradła mi książki, ratujcie się. Dzień dobry! Fajnie, że przyszłaś też dzisiaj. Zmuszyłaś mnie. Coś co, no musiałam cię dzisiaj długo nagrać, nie? A dzisiaj jesteśmy świąteczne? Tak. Fajne masz te. Ale... Fajne masz Mikołaje, a ja mam cię dla odmiany twój ten... Twoją czapkę. Tak, moja czapkę, którą mnie i jesteś grałaś. Ciasteczkiem. Taki miałyśmy plan, że ja pierwsza. Uwaga, bo coś tu nam wpadło. I coś, tylko ktoś. Taki miałyśmy plan, że ja pierwsza, bo na pewno jeśli oglądaliście poprzedni odcinek w ogóle, to dziękujemy bardzo, że wzięliście udział w konkursie. Najważniejszy poleciał do pani Joanny Kupskiej. Mamy nadzieję, że jak pani Joa się przeczyta, to podzieli się wrażeniami. I teraz tak, w tamtym odcinku opowiadałam wam ostatnio o Paweł Kapusta i jego pandemia. I mówiłam, że pandemię warto przeczytać, bo oczywiście opowiada o tym, co się aktualnie u nas dzieje na świecie. I mówię tak, no to jak pandemia była bardzo fajna i bardzo wam gorąco polecam, przeczytam sobie coś innego od Pawła Kapusty, ale jakoś opornie mi niestety idzie, ale to z uwagi na to, że po prostu jest tak intensywny czas przedświąteczny, więc mam trochę mało wolnego czasu, żeby po prostu usiąść i poczytać, ale wzięłam na tapetę Gada, więc jak tylko przeczytam, to oczywiście dam wam znać, a postanowiłam, że jak teraz raz na tydzień wybieramy się w góry, to zawsze biorę ze sobą książkę i oto tym sposobem tutaj wbijam sobie pieczątki ze schroniska i Gad ostatnio nam towarzyszył na Pilsku, więc jeśli obserwujecie kobiety z książką na Facebooku i na Instagramie, to doskonale wiecie, gdzie Gad właśnie się ostatnio podziewał, więc jak tylko przeczytam, dam wam znać. Oczywiście jak tylko skończę Gada, to sięgam po Agonię od Pawła Kapusty. Tak, czyli szykuje się intensywny weekend i przedświąteczny czas czytelniczy. Yes. Ale jeszcze, jak już przeczytałam sobie najważniejszego od Magdaleny Majcher, to postanowiłam, że sięgnę po coś w klimacie świąteczno-grudniowym. I tutaj mamy Cud grudniowej nocy. Okładka genialna, bardzo mi się podoba. Mi też się podoba. Pięknie będzie wyglądała na naszej, wiesz, albo płaszczce, albo biblioteczce. Czekaj. Tak? Mogę dalej? Tobie też się podoba? Tak, mi też się podoba. On tu ma jakiegoś kłaczuszka. Uuu, biedny. Ojej! No co ty robisz? Za chwilę go podniesiemy. Poczekaj, leż sobie tam, bo tylko chciałam jeszcze szybko widzom powiedzieć. Dwa pokolenia, pięć kobiet, jedna noc, która może odmienić ich życie. Magdalena nienawidzi świąt i ucieka w pracę przed bolesnymi wspomnieniami. Teresa marzy, by na chwilę przestać się martwić wszystkimi dookoła i móc zająć się sobą. Kamila musi poradzić sobie z nową rolą partnerki i przyszłej matki. Kinga prowadzi życie, które idealnie okazuje się tylko na Instagramie. Maria pragnie jednego – zgromadzić znów całą rodzinę przy wigilijnym stole. Czy grudniowa noc sprawi, że stanie się cud? Brzmi zachęcająco świątecznie. A zaraz Maja opowie wam, co ostatnio przeczytała, co dostała od Mikołaja. No to wracamy, jesteśmy z powrotem. Jak widzicie, kolekcja biura detektywistycznego Lesiego i Mai znowu się powiększyła o... O cztery! Cztery? Cztery. Już mamy tu trzy. Ale jeszcze kina jest. A gdzie jest? Nieprzeczytana. Nieprzeczytana. A masz okładkę? A czy w sensie masz ją gdzieś tutaj? Czy to mam w pokoju? No. No to czemu nie jest tu? No raczej. Mamy to, bo książki ogarnięte. Tajemnica kina już leży na moich kolanach. A pierwsze mamy tajemnica urodziła. No okładka, pokaż widzom. Przeczytałaś się już? Pyszne ciasto, tak przeczytałam. A powiesz w skrócie co, jak i gdzie, o co chodzi? Ja mogę przeczytać tył? No pewnie, że możesz, no ale jak przeczytałeś, to mniej więcej wiesz, nie? No wiem, ale nie wiem, jakby to powiedzieć. Dokładnie, no dobra, no to mów szybko, raczej czytaj szybko. Muhammad Karat hucznie obchodzi swoje 50. urodziny. Jednym z punktów programu jest konkurs na najlepszy tort, w którym bierze udział troje cukierników. Kiedy nagle gaśnie światło, a chwilę później okazuje się, że z szyi Barbary Pan zniknął drogocenny diament. Lesie i Maja rozumieją, że ich biuro ma do rozwikłania kolejną zagadkę. No to pięknie. No. Dobra, tutaj kolejną widzę, że masz tajemnica szafranu. To teraz może dla odmiany ja przeczytam. Super, samowolę by skradziono cały zapas szafranu, najdroższej przyprawy świata. Święta Bożego Narodzenia są zagrożone. Trudno je sobie wyobrazić bez szafranowych bułeczek.
Lessie i Maja oferują pomoc w odnalezieniu sprawcy, ale kierownik sklepu wyprasza ich za drzwi. Na szczęście już wcześniej zdążyli poczynić szereg obserwacji. O co będzie chodziło w tym szafranie? Najdroższa przyprawa świata. Święta nie mogą się bez tego odbyć. Chodziło o to, ja nie będę jeszcze zdradzać, no. Ale podobno na początku mówiono o tym, że po świecie krąży jakiś złodziej szafranu. Złodziej, nie szafranu. Złodziej Robert Wick. I on ma swoją mamę. Jak ona się nazywa? No nieważne, i co ta mama? Nieważne. I ta mama przyszła do tego Super Samu. Ona miała taki. Jak powiedzieć? Taki, co to jest? Koszyk. No, koszyczek miała taki na taki. Taki, taki zakupowy, o. No, no, no. Ona potrąciła, nie wiem, jakiś, nie wiem, jogurt. I się o niego przywróciła, mimo że ma ten wózeczek. No, no, no. Lessie i Maja domyślili się po jej nazwisku i przyłapali, bo właśnie ona... O nie, zdradziłam wszystko. Nie szkodzi, nieważne. Bo właśnie ona, nie powiem. Właśnie ona, wiesz, daj do końca. Tak? Ona... Trzeba się dowiedzieć, czytając. Dobra, bo za chwilę wszystko powiemy, widzowie nie będą chcieli czytać, a chcemy, bo to szafrania, szafran najdroższa przyprawa na świecie i bez szafranu nie można zrobić babeczek. No, a my chcemy zrobić babeczki na święta. Nie, jakie babeczki? A co? Bułeczki. Bułeczki, bułeczki, babeczki. Nieważne, szafran ważny, bogaty, drogi. Dobra, tajemnica szpitala. Tajemnica szpitala. Tajemnica szpitala, tajemnica szpitala. Sara Bernard przewraca się na lodowisku i łamie nogę. W szpitalu podaje mi środki przeciwbólowe i zakładają gips. O nie, kiedy Sara dochodzi do siebie, orientuje się, że nie ma swoich złotych kolczyków. Nie ona jedna została okradziona w szpitalu, lecz jak dotąd nie udało się odnaleźć zaginionych kosztowności, Lessie i Maja wpadają na pomysł, jak złapać złodzieja. I co oni takiego wymyślili? Co? Nie mogę tego akurat teraz, nie zdradzę wam! Nie, nie liczcie na to! Dobrze, dobrze. Nie, nie liczcie. Ale to przynajmniej powiedz, czy szybko udało ci się rozwikłać zagadkę. Nie szybko, bo było to trudne, bo ich też wytrącili po jakimś czasie ze szpitala. Wytrącili? Też powiedzieli im, że macie wyjść. Aha, wyrzucili! Wyrzucili. Wyrzucili, no dobra. Czyli nie pozwolili im przeprowadzić śledztwa. No albo czekaj, bo tej jednej pani skradziono złote kolczyki, a komuś innemu co? Pamiętasz? Komuś innemu. Na przykład bransoletkę. Czy może to jakiś ptak? Jakaś sikorka? Nie, ale... Jaki ptaszek lubi? Sroczka właśnie, sroczka lubi te kosztowności. Każdy... ale każdy obrabowany dostawał gips. No tak. Więc coś w tym jest, musicie przeczytać, żeby się dowiedzieć. No to dobra, to mamy... Ja teraz ja czytam! Dobrze, tajemnice szpitala i ostatnie co masz pokaż, bo fajna okładka. Tajemnica kina. Taka, jakbyście chcieli wiedzieć, zawsze w książce Lessiego i Mai na okładce jest na przykład jakaś rzecz zagubiona. Tutaj jest na przykład kapelusz, tutaj jest ten diament. Takie poukrywane, fajne. Diament, a tu tajemnica urodzin? Tu jest świeca, torebka, diament. Szafran? Tu akurat chyba szafran. No to dobra, opowiedz o kinie i chodźmy dalej. Dobra, tajemnica kina. A bo ty jeszcze nie czytałaś, nie? Czytałam! Kinę czytałaś już? Nie. Kino, no właśnie, kino jeszcze nie przeczytałam. Ja jeszcze nie czytałam właśnie. Do właścicieli psów w Walibi padł blady strach. W ciągu ostatnich paru dni zniknęły 3 psy, a złodziej żąda okupu w wysokości kilku tysięcy koron. Lessie i Maja rozumieją, że trzeba działać szybko. Śledztwo prowadzi ich prosto do spowitej mrokiem sali kinarii. No, może być ciekawe. A myślisz, że przez weekend przeczytasz? O, to może potem napiszemy na Instagramie albo na Facebooku, czy było fajne. Czy ci się podobało, tak? Dobra, to powiedz, ile teraz masz już książek od Lessiego i Mai, jak już sobie dołożysz te 4 do kolekcji? Ile będzie? Jeszcze chyba nie wszystko, nie? Nie wszystko, czekaj. Czekaj, bo któraś była kolorowa. To przelicz szybko. Tak.
Dobra. To może mówić. Ja będę mieć. Dobra. Tajemnicę diamentów mam. Już chyba nawet recenzowałam. Tam o diamentach, no nie pamiętam. A to policz tylko szybciutko. Tajemnica diamentów. Tylicz. Jeden. Tajemnica cyrku. Dwa. Tajemnica kawiarni, mumii, kina, zwierząt, szafranu, miłości, galopu, szpitala, pływalni, urodzin, wyścigu, więzienia, mody. Tyle. A tu jeszcze... 15 naliczyłam, że już masz. No. I jeszcze mam... No już dużo, dużo. To mi jakiś specjalny jeszcze pamiętnik detektywa mam. Tak. Ale tu widać, że jeszcze jest... A coś nowego, patrz, jakaś tajemnica. No właśnie. Pokaż, tajemnica detektywa tutaj jest już niebawem. Jakieś tajemnica detektywa i tutaj, tutaj, nie wiem czy widzicie, tutaj to jest jeszcze tajemnica filmu. Też jest złot, to też jest ten nowe i tajemnica srebra i chyba zamku. Dobra, no to mamy. Dobra. A teraz może pójdziemy sobie do tego, co Mikołaj przyniósł, zostawił. Okay. Dobra? No to zaraz widzimy się z powrotem i pokażemy wam coś zupełnie nowego i też będziemy chyba zbierać. Bo to nowe, nie? Mm. Nie będziemy zbierać? Nie. Zaraz wam pokażemy. Zaraz wracamy. Pokaż widzom, co masz nowego i jestem ciekawa, czy widzowie znają, a ty znasz pewnie, nie? Tak, bo my mieliśmy w podręczniku w szkole kawałek tej oto książki. Pokażę. Kto to taki? Jonesbo. Doktor Proktor. Jonesbo dzieciom. Wiedzieliście, że Jonesbo też przyszedł dla dzieci? A czy ty kojarzysz z mojej biblioteczki? Tak. Jonesbo. O nie, 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 nie. Jak chcesz pokazać, to nie, 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 nie. Nie będę jej pokazywała, ale mówisz o jakiej książce? Pancerne serce, nie? A Pancerne serce zdobyło jakąś nagrodę chyba w 2009 roku, z tego co pamiętam. Wie. Wszystkie jest straszne. Wszystkie jest straszne. Ale Jonesbo pisze genialnie. Uwielbiam go. Napiszcie, która waszym zdaniem książka od Jonesbo jest najlepsza. Możecie w ogóle pisać na Instagramie i na Facebooku pod postem dotyczącego właśnie tego filmu. Czyli co my tu mamy? Jonesbo, doktor Proktor i wam na czasu? A ty masz co? Jonesbo, doktor Proktor i proszek Birdziuszek. Ładne są! A popatrz, a tu z tyłu mamy napisane co jeszcze? To przeczytamy wam ogólnie. Jeszcze jest Jonesbo, doktor Proktor i proszek Birdziuszek. Jonesbo, doktor Proktor i wam na czasu to mamy. No. Jeszcze jest Jonesbo, doktor Proktor i koniec świata być może. No. Jonesbo, doktor Proktor i doktor Proktor i wielki napad na bank. Mhm. Jonesbo, doktor Proktor i niemal ostatnie święta. To ja mam doktor Proktor i wanna czasu i przeczytam szybko widzom, o czym to dokładnie jest, bo ty jeszcze nie czytałaś, nie? Mikołaj zostawił, ale... Ale ładne strony, ale w ogóle ładne strony, ale popatrzcie, jakie duże litery. A zobaczmy ten. Noga z drzewem, dobra. Na ulicy Armatniej niewiele się dzieje. Przynajmniej do chwili, gdy Lisa i Bulek dostają wyjątkową pocztówkę. Ich przyjaciel, doktor Proktor, ma kłopoty. Dlaczego dzieci wyruszają w podróż w czasie i przestrzeni za pomocą jednego z jego fantastycznych wynalazków? Na trasie Lisy i Bulka znajdzie się najpierw Paryż w czasach rewolucji francuskiej, a później Waterloo. Przeniosą się także w epokę Joanny d'Arc. Wszystko po to, aby ratować życie i miłość. Niestety są tacy, którym długie i szczęśliwe życie doktora Proktora nie jest wcale na rękę. Nic nie jest oczywiste w książkach Jonesbo, no dokładnie. Na szczęście, jak to zwykle bywa, proszek, pierdzioszek ratuje sytuację. Może być fajne. Powiedz mi, jak ty przeczytasz to... Czy ja mogę? Możesz. Dobra. Ja mniej więcej znam fabułę książki, bo jak mówiłam, mieliśmy kilka stron w podręczniku w szkole i czytaliśmy, więc mniej więcej wiem. Robiliśmy chyba do tego nawet... Plan wydarzeń? Plan wydarzeń. Aha, no to fajnie. A ja mam mamy podwójny bonusik. Bonusik w formie Lucjana. Lucjan. Lucjan, jesteś na filmie. Lucjan teraz też będzie z nami nagrywał. Chyba, że mu się udowidził. Masz dla widzów coś, prawda? Masz rozdanie? Książka na rozdanie? Ale fajnie. A już wymyśliłaś, co trzeba będzie zrobić, żeby zgarnąć książkę? Tak. Już wymyśliłaś, ale nie mówmy.
bo będzie można się zgłaszać na Instagramie, na Facebooku. Jak tylko wrzucimy post z książką albo z filmem, to oczywiście damy Wam znać, co trzeba będzie zrobić, żeby wygrać, by zgarnąć książkę. A jaka to będzie książka? Pokaż, pokaż. Która to jest lepsza? Dobra. Książka Detektyw Pozytywka. Od Kazdebka. Od Grzegorza Kazdebka. Tak. Przerabialiście już, prawda? Tak, przerabialiśmy już. Mhm. Podobało Ci się? Fajne było. Takie, każda zagadka jako jeden... rozdział, jeden nie? Rozdział. I najbardziej Ci się podobała która zagadka? O tych skarpetkach? Nie, mówiłam o owocach. O owocach, faktycznie. Mówiłaś, że o owocach, że trzeba na nie uważać, bo są w owocach robaki. Dobrze, jesteśmy jeszcze na chwilę, bo miałyśmy delikatną awarię, ale już wszystko ogarnięte. Czy to mówisz? A, mówiłyśmy o tym, żebyście wzięli udział w książkowym rozdaniu. Maja ma dla Was Detektywa Pozytywkę od Grzegorza Kazdebka. Mogę jeszcze pokazać, wiedzą, że mam dwie, a nie jedną. No pewnie, że możesz, bo jedna jest Twoja, a druga jest dla nich. Na Instagramie, na Facebooku wrzucimy oczywiście Wam post i pod postem możecie się zgłaszać. Także liczymy na Wasze kreatywne odpowiedzi. A dzisiaj się żegnamy przed świętami, tak, bo będziemy się jeszcze widzieć. Koniecznie dajcie znać, jakie książki chcielibyście znaleźć pod choinką. Ja mam mnóstwo tytułów. No ciekawe, czy znajdę tam jakieś moje. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pamiętajcie o... Pokaż kciuka. O kciuka do góry. O subskrypcji kanału i o... O dzwoneczku. Obserwujcie nas na Instagramie i na Facebooku i do zobaczenia. Czytelniczego weekendu Wam życzymy. Czytajcie mnóstwo, dużo i gdzie tylko będziecie, czytajcie. Zabierajcie książki ze sobą wszędzie. Dajcie im życie. Tak. Do zobaczenia, pa!